Na wszystkie szczyty z korony Europy można wejść. Czasami z przewodnikiem, ale można. Wyjątkiem tutaj jest jeden kraj, Turcja. Tam jest lekki przypał. Dzień dobry bardzo, ja nazywam się Szymon Warsz, a to jest Zakaz 2.0, czyli wyższy poziom łamania prawa. A dzisiaj zabierzemy się na Majedagi, czyli najwyższy szczyt Turcji, położony całkowicie po stronie tureckiej. Na samym wierzchołku znajduje się baza wojskowa NATO i wstęp tam jest surowo wzbroniony. No to co? Lecimy! Turcja, jesteśmy w miasteczku, we wiosce Payrali i jest to wioska położona jeszcze na głównej drodze i właśnie tutaj już będziemy odbijać w kierunku Majdagi, natomiast jeszcze tam możemy jechać, jeszcze to nie jest to miejsce, gdzie już oficjalnie jest wyłączone z ruchu samochodowego, gdzie nie możemy wjechać, a i tak wjedziemy, ale to za chwilę, więc tak, jeszcze jesteśmy na głównej drodze, dojechaliśmy tutaj i tutaj też rozpoczyna nam się takie wejście na szczyt, lokalizacja tego miejsca w opisie filmu. A co? I też z granicy po raz pierwszy z wypadu korony Europy z granicy zabraliśmy autostopowicza Michała, który teraz ma w planach Stambuł, a następnie jedzie do Iranu. Do Iranu, także życzymy powodzenia i co? My lecimy dalej! W tym filmie będzie wyjątkowo dużo na temat samego szczytu, na temat samej Majdagi. Wielu z Was ma wątpliwości, obawia się pojechania tam, więc postaram się jak najwięcej rzeczy sprostować, jeżeli chodzi właśnie o ten szczyt. Szczyt jest dokładnie przed nami. A więc tak, zaczynając. Turcja w 97% leży całkowicie na terenie Azji. W 3% tylko na terenie Europy. Natomiast my, robiąc projekt Korony Europy, wchodzimy właśnie na ten najwyższy szczyt europejskiej Turcji, a jest nim Majdagi. Wznosi się on na wysokość 1031 metrów i w zasadzie nie ma na niej żadnych trudności. Poza jedną kwestią. Wstęp. Nie można tam w ogóle wejść. Jest to szczyt całkowicie 3 km już przed szczytem. Są znaki, że wstęp jest tam surowo wzbroniony i że tam nie można być, ponieważ znajduje się tam baza wojskowa NATO i stacjonują tam regularnie jednostki wojskowe. Więc tak, to jest to. No i co? Zobaczymy, do którego miejsca uda nam się dzisiaj dojść. Także lecimy! Właśnie teraz przejeżdżamy przez miejscowość Jenice i już za chwilę będziemy zjeżdżać z głównej drogi. Jesteśmy właśnie na tym skręcie z głównej drogi i od tego momentu zaczyna się już ta droga podjazdowa na Majdagi. Jak na razie jeszcze nie ma żadnych informacji, że nie można wjeżdżać, więc no i tak jedziemy dalej. I przez następne niespełna 10 km będziemy jechać właśnie tą wybrukowaną drogą. Samochód zostawiamy 3 km przed samym szczytem. Wtedy pojawiła nam się tabliczka, że już nie można oficjalnie wejść i tam postanowiliśmy zostawić samochód. Lokalizacja tego miejsca oraz jak cała nasza przebyta trasa, jak zawsze w opisie filmu. Panowie, jak się czujecie? Stresik jest? Fajnie. Fajnie. Nowa przygoda, co? Dokładnie tak, lecimy. Jest fajnie. Co mogę powiedzieć? Będzie jeszcze lepiej, jak za 12 godzin z powrotem tutaj będziemy, jak nas wypuszczą, tak? Zobaczymy. Mamy nadzieję, że będzie się bez aresztu, ani takich różnych nieprzyjemnych akcji. Mankament z tym szczytem jest taki, że zdarzały się na nim aresztowania. Na tym terenie nie można przebywać, więc no my nie wiemy tak naprawdę, co nas może czekać. Mogą nas zglebować i mają do tego pełne prawo i wsadzić na 12 godzin do aresztu. Jak będzie? Zobaczymy. Tutaj już jest kolejne ostrzeżenie, tutaj już też wiele osób z Korony Europy robi właśnie sobie zdjęcia. Jesteśmy bardzo blisko samego szczytu. Jak będą krzyczeć, to co? Mam ręce do góry? Można na kolanko, najlepiej. A to powrócę co kolana. No możesz czekać na otwarcie ognia. O, ryzykowne. Ale generalnie w każdym języku przeładowanie broni jest zrozumiałe. No, to dobrze. To jest chyba dobry, ale ja się lubiłem, dobra ja informacja. Myślałem, że się odbywa. A czym mówiliśmy, że co? Ja zaraz że w razie czego bardzo delikatne, wolne ruchy w zwolnionym tempie. Generalnie powinniśmy wykonywać wszystko na polecenie. Żadnej własnej inicjatywy. Nie mówimy, patrzymy w oczy. Raczej patrzymy, nie patrzymy w oczy, Boże. Nie patrzymy w oczy? Uciekamy. A, dobrze. Bo to może... A to jest dobre, to jest dobra rada. To jest dobra rada. Szczególnie dla Łukasza, który fakieł chciał pokazać. Słyszałeś?
Mówię, że fuck you chciałeś pokazać, gdyby... No ja też jestem uzbrojony w broń. Dwa nagie miecze. Nie wiem jak to widać stąd, natomiast już widać główną głowicę tej bazy właśnie NATO. Wysokość 940 metrów nad poziomem morza. I nadal żyjemy. I nadal żyjemy. Mamy się dobrze. I mamy się dobrze. Jak tutaj widzicie, maszt już jest bardzo widoczny, już jesteśmy bardzo blisko szczytu. Już widać auto u góry, 980, wysokość 50 metrów pod szczytem. Kurczę, za każdym razem nagrywam, nie wiem, czy to nie będzie ostatni klip, więc 985. Ukazało się nam lądowisko dla helikopterów, a to oznacza, że jesteśmy już 30 metrów pewnie pod szczytem, czyli na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, więc jest duży, duży sukces i mamy bazę wojskową na wyciągnięcie ręki. 995 metrów nad poziomem morza, jesteśmy pod samym szczytem. Na tym wideo widać, że podchodzi do nas turecki żołnierz i co, na początku stop, popytał dlaczego, co my tu robimy w ogóle, czy nie wiemy, że to jest strefa zamknięta, ale powiedzieliśmy mu, że jesteśmy turystami, co robimy, że to jest korona Europy i ich podejście, jego się bardzo zmieniło, po chwili dołączyło dwóch również żołnierzy, trochę lepiej posługującym się angielskim językiem i tak, i bardzo pozytywnie byli do nas nastawieni, naprawdę jeszcze jak powiedzieliśmy im, że jesteśmy z Polski, no to już w ogóle bardzo pozytywny odbiór. Bardzo Turcy w ogóle lubią Polaków. Tak, więc to jest to. Tylko jedna kwestia. Nie pozwolili nam na robienie zdjęć. Absolutnie powiedzieli, że dostali rozkaz od komendanta, że absolutnie nie mamy robić tutaj sobie zdjęć, więc zdjęcia z flagami zrobiliśmy kilkadziesiąt metrów w pionie niżej. A dla nas co? No, był to duży sukces, że doszliśmy aż do takiej wysokości i tak blisko byliśmy, stanęliśmy pod tak naprawdę bazą NATO. Nie można tutaj robić żadnych zdjęć, więc to i tak wysoko nam się udało dojść w ogóle i te ostatnie zdjęcia, które zrobiliśmy z wysokości 1000 metrów nad poziomem morza są też tak naprawdę już w strefie mocno zabronionej, więc i tak fajnie wysoko doszliśmy, jak najbardziej spoko. 34 szczyt do korony Europy Maja Dagi, obyło się bez jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji. Łukasza 39? Dokładnie. A Darka 20, tak? Dobrze kojarzę? Tak. Darka 20. Przy naszym parkingu, przy miejscu, w którym zostawiliśmy auto, był bardzo ładny punkt widokowy wraz z flagą Turcji, także porobiliśmy sobie zdjęcia i poszybowaliśmy zwiedzać Edirne. Przechodzimy teraz do krótkiego podsumowania, więc przeszliśmy 6 km, przewyższenie jakie zrobiliśmy to 200 metrów w pionie, a cała wyprawa zajęła nam równo 2 godziny. A wracając do naszej tureckiej góry, to myślę, że nie taki diabeł straszny. Albo czas aresztowań już się definitywnie skończył, albo my też mieliśmy takie szczęście. Natomiast też słyszałem od wielu ludzi, że oni wchodzą tam właśnie zaraz po wschodzie słońca. Wtedy w ogóle często nie ma patrolu i można dojść jeszcze dalej, jeszcze bliżej tej bazy wojskowej, która jest zlokalizowana na samym szczycie, dosłownie na samym wierzchołku. Ale my byliśmy na szczycie po 13:00. Jakoś tak, więc no tam już był ten patrol, natomiast byli bardzo pozytywnie nastawieni. Szkoda, że nie mogliśmy zrobić zdjęcia, ale no 1000 metrów nad poziomem morza osiągnięte, także myślę, że jak najbardziej szczyt można zaliczyć do korony Europy. I jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego szczytu, to zapraszam Was do komentowania i do zadawania tych pytań. I tak, to było na tyle, więc do zobaczenia za tydzień. Hej, cześć!